Tym razem mamy zadanie: przedstaw następujący wielomian jako iloczyn dwóch dwumianów. No i mamy wielomian, może przepiszę go od razu, k kwadrat razy k minus 1, odjąć 8 razy k minus 1. No to nie jest iloczyn, tu mamy różnicę dwóch składników, a mamy przedstawić to w postaci iloczynu. No to tutaj nam już ułatwili sprawę, dlatego że widzimy, że mamy Wspólny czynnik w obu tych składnikach. Tutaj mam k-1 i tutaj mam k-1. Czyli ten wspólny czynnik ja mogę wyciągnąć przed nawias. Mogę tutaj go wyciągnąć przed nawias i napisać tylko na początku. K-1 razy, no, razy co? Razy to, co trzeba. To, co trzeba tutaj wpisać, żeby po wymnożeniu dostać z powrotem to samo wyrażenie. No to przez co muszę pomnożyć k minus 1, żeby dostać tę część? No przez k kwadrat muszę pomnożyć, czyli tutaj będę miał po prostu k kwadrat, a przez co muszę pomnożyć, żeby dostać tę drugą część? No muszę pomnożyć przez minus 8, czyli odjąć 8 razy k minus 1 da nam tę część wyrażenia. No i koniec. Rozwiązałem zadanie. To muszę wpisać w pole odpowiedzi. No, możemy oczywiście tutaj sprawdzić, czy to się zgadza. Popatrzmy jeszcze raz. Jak będę wykonywał to mnożenie, no to muszę przez ten czynnik pomnożyć najpierw pierwszy tutaj składnik, potem ten drugi. No i wyjdzie nam to samo, no bo k 1 razy k kwadrat to będzie k kwadrat razy k minus 1. k minus 1 razy minus 8 to będzie minus 8 razy k minus 1, czyli rzeczywiście muszę przepisać do pola odpowiedzi ten iloczyn k minus 1 razy k kwadrat odjąć 8. Taki mamy tutaj iloczyn dwóch dwumianów.